Na początku tego roku miałem możliwość zrealizowania filmu animowanego związanego z opieką nad osobami starszymi i temat był dość trudny, ponieważ jest mało filmowy i ze względu na ograniczenia czasowe i budżetowe było oczywiste, że nie będzie to Król Lew czy też z Toy Story, tylko uproszczone, ruchome obrazki. Więc przy takiej tematyce oraz możliwościach realizacyjnych było to bardzo trudne, ale nie niemożliwe, ponieważ można było tutaj zastosować kilka filmowych sztuczek. Jeżeli chcesz wiedzieć, co to za triki, to zapraszam do oglądania. Cisza na planie! Pierwsza technika to perspektywa zbieżna, czyli taki sposób skomponowania kadru, żeby widz miał wrażenie głębi poprzez pozorną zbieżność wszystkich linii na wysokości horyzontu i przez to, że punkt zbieżny jest tylko pozorny, to widz nie jest w stanie zatrzymać wzroku w jednym punkcie, tylko odnosi wrażenie podążania wzrokiem do nieskończoności. Kolejna technika to delikatne wybijanie widza z rytmu, co stosowane raz na jakiś czas sprawia, że widz powraca do skupienia nad obrazem. Dojazd kamerą pozwala widzowi wejść w akcję, daje wrażenia podążania za bohaterem, przechodzenia w głąb sceny i przez to, że wielkością kadru przechodzimy od ogółu do szczegółu, to widz czuje, że akcja jest popychana do przodu i za chwilę dowie się czegoś więcej. Łączenie ze sobą scen przechodząc przez czerń pozwala na pozytywne zaskoczenie widza tym, że znalazł się nagle w kolejnej scenie, chociaż się tego nie spodziewał. I na tym przykładzie nie widać tego do końca, bo nie jest to faktyczne połączenie scen, tylko powycinane i przyspieszone fragmenty animacji, ale jeśli jesteście zainteresowani dokładnym połączeniem tych scen, to w opisie zostawiam wam link do całości. Zjawisko paralaksy możemy uzyskać podczas jazdy kamerowej i ustawieniu przedmiotów w taki sposób, że rzeczy w tle poruszają się wolno, a to co mamy z przodu porusza się bardzo szybko, przez co obraz staje się o wiele bardziej ciekawy i jesteśmy w stanie pokazać tak nawet rzeczy, które się nie ruszają, nadrabiając w ten sposób ruchem kamery. Zakończenie w stylu cowboy odjeżdżający do zachodzącego słońca pozwala widzowi wygasić emocje. Klamra i nawiązanie do początku nie może być jedynie powtórzeniem pierwszej sceny, więc pojawienie się na koniec kolorów sprawiło, że widz jest na koniec pozytywnie zaskoczony dodatkowym elementem i że pewien rozdział został zamknięty. No takie bajkowe, żyli długo i szczęśliwie.